Straszne! Straszne to jest! Kiedy tam czuć cały sam rozum czuć! Cześć! Witajcie na kanale Megadyskot.pl. Ze mną są... Nadie! I dzisiaj mamy wielki challenge, właściwie coś ale taki mystery drink, czyli będziemy losować różne napoje, robić z nich... Oj, Nadia się ze strachu schowała! Robić z nich jeden tajemniczy napój, ale wypijemy go za pomocą naszych słomkołaków! Prosto z Biedronki! No to słuchajcie, zaczynamy! Ja się boję. Tak wyglądają nasze słomki, właściwie słomkołaki są ze zwierzakami i gdy będziemy coś pić, to słuchajcie, one będą szczekać albo miauczeć, sami spójrzcie. Ale słodkie, co nie? Dlatego nasz challenge będzie jeszcze zabawniejszy. I słodszy. Tutaj w pudełeczku mam aż 12 karteczek. Tyle samo... Jejku, Nadia! Nadia, spokojnie! Nadia już oszalała z wrażenia na samą myśl o challenge'u, więc jest tu 12 karteczek z numerkami. My nie wiemy, co jest w środku. Będziemy po kolei losować karteczkę, no i sprawdzimy, kto na co trafi. Wybieramy 3 karteczki, robimy pyszny napój i zobaczymy, kto pierwszy się skrzyni. Proszę bardzo, pierwsza losuje Nadia. Uwaga, Nadia, proszę, wybierz sobie karteczkę z numerem. Ciekawe, na co trafisz, no. Śmiało, losuj. Ciekawe, co to za numer. Jeden masz? No, już widzę. Naprawdę? 11! Widzisz? To wcale nie było jeden. No to dobrze, musimy poszukać teraz numerku 11. Moment, czy on jest tutaj? Zgadza się, tu jest. No to proszę bardzo, sprawdzamy, co tu się kryje. To Nadia ma bulion, zobaczcie, drobiowy. Smacznego, Nadia. Nie. To Nadia wylosowała swój pierwszy składnik i jest to bulion drobiowy. Ale teraz Nadia losuje drugi raz, bo musi mieć 3 napoje. Proszę. Co tam masz dalej? Mam nadzieję, że będzie dobry. No. No może dla odmiany niech ma coś dobrego. Już ten bulion jest średni, nie? Już wam i co za numer? 9. 9! Gdzie my tu mamy 9? Nadia, pomożesz mi znaleźć? Tak. Tu jest 3, 10. Tutaj. To jest 9? Tak. No to podnosimy! I co to jest? Chyba coś dobrego. Nie. Nasionka chia! Słuchajcie, są mega 3. Oj, ile tu nasion pływa w środku. No, Nadia, wygląda na to, że będziesz miała zdrowy napój zrobiony. No dobrze, może być. I losujemy następny napój, proszę. Ostatnia karteczka już. Co tam jeszcze Nadia będzie miała w środku? Na pewno coś niedobrego. Pewnie tak. Jeden. Jeden. Gdzie jest numer 1? Tutaj gdzieś? Tu? Jest 1! Uwaga! Sprawdzamy, co jest pod numerem 1! Coca-Cola! Coca-Cola! Chociaż jeden dobry napój się trafił do Nadii. Nadia nie lubi Coca-Coli! Oj, to jednak pechowo, że się trafiła Coca-Cola. Wypijecie sami. Shaker już jest przygotowany, słuchajcie, otworzymy go, zrobimy pyszny napój dla Nadii. Co to było pierwsze? Zdaje się, że bulion, czyli prawda? Sos, kurczaczka! Dobra, uwaga! Zaczynamy od bulionu. Nie. Sprawdźmy, czy on pachnie. Jak? Niezbyt zachęcająco pachnie. Jak kostka rosołowa. Jak kostka rosołowa. Lejemy. Tyle. Dobra, wystarczy. Po 50 ml nalejemy. Dobra, to było pierwsze, czyli nasz piękny... Ale tu ładnie pachnie. Słuchajcie, bulion drobiowy. Dobra, teraz nasionka, proszę bardzo. Otwieramy. Następny. O, to już ładnie pachnie. To się Nadii spodoba. No. Tak trochę jak banany. Czy ananas? W sumie nie wiem, tak pachnie. Chyba mniejsze jadłam. Tak? Dobra, następne. I brakuje nam teraz jeszcze na dokładkę Coca-Cola. To otwieramy. Bo tego już nie muszę wam dawać do powąchania. Wiecie, jak to pachnie. Agata, jak ja przyjdę do ciebie do domu, to poproszę takiego szejka. Naprawdę? Chcesz takiego szejka? Znaczy nie takiego, ale szejka zrobimy. Dobra. Uwaga! Ale Coca-Cola! Cola!
Zobaczcie, jak się pięknie nam to wszystko zmieściło w środku. Teraz jeszcze trzeba to oczywiście porządnie wymieszać. No i Nadia będzie mogła posmakować pierwszego napoju. Słuchajcie, jeszcze to trochę wymieszamy. Wow! No dobra, super. Chyba myślę, że już jest wystarczająco jest wymieszane. Super. I teraz przelejemy całość do kubeczka. To pierwszy napój, proszę bardzo, dla Nadii. Nadia, smacznego. Lepiej nie wąchaj, napij się od razu. Nie będziesz chciała pić, jak powąchasz. Nie pachnie raczej zachęcająco. No dalej smakuj, na pewno nie będzie takie złe. Później ja. Dobra. Serio? To jest dobre? A całe muszę wypić? No wypij trochę jeszcze może, na pewno jest dobre? No trochę. Trochę. A co najmocniej czuć? Rosół? Kole? Czy te nasiona? Rosół? Czyli nie jest takie straszne. No dobra, Nadia się napiła, to teraz kolejka przechodzi na mnie. Chcę chusteczkę. Mówi, że jest naprawdę dobre, więc stwierdziłam, że też posmakuję. Zobaczymy, czy to naprawdę jest takie smaczne. Mam nadzieję, że ty nie zmyślałaś. Teraz się wyda, czy to było dobre. Jest straszne. Straszne to jest. Ja tam czuć cały sam rozum czuć. I trochę coli, fuj. Obrzydliwe to jest. Ja nie wiem, jak ty wypiłaś tego tak dużo. To jest niedobre, naprawdę. Jeszcze teraz kolejna Nadia. Nadia też posmakuje. Nie. Dawaj, smakuj, no, śmiało. Nie. Posmakuj, nie będzie takie straszne. No nie piłyśmy, tak malutko, łyczka tylko weź. No dalej. Raz, dwa i po sprawie. No, no napiłaś się nie, tego? Nie napiłaś się, bo... A dobre! No to jak to dobre? Ty jeszcze pijesz tego więcej? To. To tylko mi to nie smakuje? Dobre, no właśnie. Jak wy to możecie pić? To jest niedobre, to jest straszne. Ja nie wiem, co wy macie ze smakiem, naprawdę, tu sam rosół z kolą, to jest jakbyście naprawdę coli do rosołu sobie nalali. Nieprawda, to jest tylko sam rosół, z pomidorami przecież. Nie wiem, skąd pomidory się tu wzięły, nie? Tu jest cola z rosołem, fuj, okay. Straszne. A z kolejka przeszła na mnie, ja od razu wylosuję sobie trzy numerki, oj, tu mi się dwa nawet wybrały. Zobaczymy, co na mnie czeka, uwaga, dziewiątka! Czy to jest szóstka może? Wiecie co? Nie zaznaczyliśmy z kropeczką. To bierzemy szóstkę, bo dziewiątka chyba już była, bo jej nie ma. Będziemy pamiętać o tym następnym razem. Czyli szósteczka. Jest tu gdzieś szósteczka? Tu jest trójka, piątka. A tu co masz, Nadia? Trójka. Szóstka! Jest! No to ale uwaga! Ale tutaj akurat zaznaczyliście. No tutaj akurat jest. Tylko na karteczce nie ma. Dobra. Co tutaj mam? Tylko! Czarna porzeczka, nektar. O, to czarna porzeczka to jeszcze chyba przeżyje. Ja nie będzie tak źle. Dobra, pierwszy numerek. Losuję drugi. Uwaga, sprawdźmy. Dziesiątka! Gdzie jest dziesiątka? A co to? Co to jest? Szpinak to jest. Ananas, kiwi, szpinak. Szpinak? Nie, to ja tak nie przepadam. Ananas, kiwi i lubię ananas, ale szpinak to tak... Średnio. Agata mi mówiła, że nie lubi kokosowe mleczko, a właśnie tutaj jest. Uwaga! Dwunastka! I uwaga, gdzie jest? Tutaj! O, to lubię! To lubię! Ja same dobre, no oprócz tego, to wylosowałam dobre rzeczy. Super, to czas na mój właściwie tajemniczy napój. Nie. To, słuchajcie, zaczynam mój pierwszy, nie, właściwie pierwszy, co ja miałam. O, czarną porzeczkę miałam pierwszą. Dobra, nalewamy. Czarna porzeczka zdaje się, że nie jest straszna. Agata, ty masz same dobre rzeczy. No to prawda. Oprócz tego szpinaku, to reszta jest w porządku. Ja lubię szpinak. Ja też lubię, ale... Znaczy, ja tak mogłam. Średnio, o teraz ten szpinak. Ja tak średnio bym mogła zjeść szpinak, ale... Ja lubię szpinak, gdy na liśnik. Ale tak do picia nie. Ja też nie. No dobra. Okej. I jeszcze trochę, a ten soczek jest w porządku. To będzie smakować chyba owocowo, ja wiecie? Zaraz zobaczymy, okej. Okay. Mogło mi się to trafić. No, pięknie, ale się zrobił pomarańczowy napój. Chyba będzie dobre. Tego napoju jakoś się aż tak nie obawiam. Na to miksujemy. To właśnie, musimy wszystko wymieszać.
Uwaga, trochę sobie całość wymieszamy. Jejku, zobaczcie, jaki to ma kolor w ogóle, taki trochę średni, o, zobaczcie, dobra. Okej, okay, chyba wystarczy tego mieszania. Mam takie same proporcje jak Nadia w swoim. O, dobra, no to sprawdzamy. Dobra, słuchajcie, to sprawdzamy, co tutaj mi wyszło. Okej, okay. Ale pachnie marchewkowo. Marchewkowo, ale trochę też szpinakiem. Czuję ten szpinak. Dobra, sprawdzam. Pycha, to jest dobre. Super taki owocowy napój, ale pyszny. Marchewkę głównie czuć. Ktoś chce spróbować? Nie. No to trzymaj, proszę, możesz spróbować. No ale nie czuć tego szpinaka. No, dobre jest. Dalej, sobie wypróbuj. W ogóle nie czuć szpinaku, no to prawda. Czuć marchewkę najbardziej. I co, dobre? Niam, nie? Takie owocowe, trafiłam po prostu na dobre składniki. Nie lubię szpinaku, ale tutaj nie czuję. No. Tylko miała tylko marchewkę. Tak, to prawda, najbardziej tą marchewkę czuć. To teraz kolejna Nadię. Nie, dobre, nie, dobre. Ostatnie trzy składniki losuje Nadia. Nie, dobre, nie, dobre. Ciekawe, na co trafisz? Co tam masz? Siedem? Siedem! Gdzie tu jest siódemka? Cztery? Siódemka? Nie! Sok z brzozy Nadia trafiła! Ojejcie! Nie wygląda zbytnio apetycznie. Ale to wygląda jak woda. No tak, ale takie jakaś dziwnie zabarwiona. Cztery! Nie wiem, czy to dobre, co? No? Co jeszcze masz? Jaki? Czwórka? Dwójka! Tam. Tu jest! I kurwa! Ale to jest dobre! Same dobre rzeczy. Znaczy dobra, nie same dobre. To jest chyba niedobre. Ale to jest pyszne! I ostatni? Co tam masz? Trójka. Trójka? Tak, już. A, otwórz. Och, spadło. Tu jest trójka. Już mam! Sprawdź, czy to jest na pewno trójka. Dobrze, sprawdzam już. No, sprawdzamy? Tak, tak, na pewno trójka. Ja mam gdzieś trójka? Tak, trójka. Pokaż. Na pewno? Tak, ósemka. No właśnie. O, tego jejcie. Nie piłam. No, to jest taka ala oranżada, ale... No, co kto lubi? Ja nie lubię. Chyba tak. Chyba tak. O, co chcesz przygotować? Tajemniczy napój, już nie taki tajemniczy. Dla Nadii. Nie lubię gazowanego. Jestem ciekawa w ogóle, jak to smakuje. Wow! Oj, słuchajcie, trochę to smakujemy to na chwilkę, czy nie? Gnozać? Jezu, jakoś tak... Nie wiem, dziwnie to pachnie. Nie? Takimi pestkami, no. Dobra. Tak, że to wiem. Oj, poczekaj, gdzie jest moja miarka? A, woda, woda! Przedszkolaki to nie wiedzą. Dobra, okej. Okay. Mamy sok z brzozy. Teraz pycha, napój aloesowy, to jest pyszne. Oj, dobra. Otwieramy. Ojejku, to tak pięknie pachnie. Ja uwielbiam napój aloesowy, to jest pyszne. Dobra, nalejemy napoju aloesowego. Nadia, na razie masz najładniejszy napój, bo zobacz, jest prawie, że przezroczysty. No, śmiało, otwieraj. No, oranżada, uwaga! Wow! Dobra, otworzone. I nalewamy oranżady. No to nalewaj, proszę. Tylko ostrożnie, żebyś nie rozlała. Ojcia, no właśnie. Już za dużo. No dobra, to gotowy napój. To słuchajcie, teraz trochę wymieszamy. Taki masz w ogóle przezroczysty, nie? Okej, okay. No dobra, trochę wymieszaliśmy i chyba wystarczy. U Nadii nie było za dużo co mieszać, bo wszystko w tym samym kolorze. Dobra, nalewamy. Niedobre. Ale ładnie pachnie! No, ale ładnie pachnie, z tym aloesem i z tą oranżadą super pachnie. Proszę, to sprawdzaj, czy dobre. Już to podłączę. No, dobra. I? Pycha? Jakie pyszne, no naprawdę? Nadia, nikt nam nie zostawi. I co? Pycha? Pokaż, ja też chcę posmakować. No. Pyszne, przepyszne. Ale dobre, rzeczywiście. Najbardziej ten aloes czuć. Super, jaki dobry napój. Nadia, jednak ty miałaś najgorszy z tym bulionem, a my jakoś tak na dobre trafiłyśmy składniki.
W dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć, jak tworzymy fantastyczne, tajemnicze napoje. No i każdy z nas trafił na naprawdę przeróżne składniki. Niedobre i dobre. No właśnie. Nadia tutaj miała chyba najbardziej ekstremalny napój. My już trochę trafiłyśmy lepsze. Wy w komentarzach napiszcie, czy takie napoje też byście ich, czy byście ich w ogóle spróbowali. Czy lubicie mieszać swoje napoje i też coś takiego pić? Zostawcie kciuki w górę! Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!